Dzień dobry, witajcie. Witajcie w ten piękny, słoneczny, sobotni dzień. Dziś jest taka akcja, że montuję szklarnię. Zawsze powtarzałem, że niestety, ale nie mam szklarni, więc muszę... O, źle coś zrobiłem, więc muszę kombinować. A dziś nadszedł ten dzień, żebym wyszedł, gdy zaczynam montaż szklarni. Nie wiem, czy mi się uda to zmontować. Na razie robię taką przymiarkę. Tutaj sobie wypoziomowałem bloczki, na których będą podwalinki. No z desek, nie mam materiału, więc będą to z desek podwaliny. O! No jakaś przymiarka. Zrobienie przymiarki. No jeszcze może trzeba będzie skorygować ustawienie tych bloczków. Ale jest jak jest. Słuchajcie, szklarnia 3,5 szeroka, 6 metrów długa. Poliwęglan, szóstka, komorowy. Także tutaj ja za namową Artura z kanału Esiok. Artur, pozdrawiam Cię. Pozdrawiam również Twoją żonę Agatę. Właśnie zdecydowałem się na taką szklarankę. Także moje gospodarstwo zmienia delikatnie profil produkcji z uwagi na sytuację w kraju, generalnie w Europie, na taką jaką jest. Zdecydowałem się, że trochę zmienię profil produkcji gospodarstwa. Już zacząłem w ubiegłym roku. Taki był pilotażowy sezon. We współpracy z Renią, współpracujemy z Renią, także tutaj niech to nikogo nie dziwi, ale ta współpraca będzie coraz bardziej się zacieśniała. Więc mamy już jakieś tam plany na ten sezon. No wszystko zależy od tego, czy tam nic tam po drodze się złego nie wydarzy, ale generalnie plany są takie, żeby po prostu nastawić się bardziej na warzywo, żeby jak najwięcej we własnym zakresie wyprodukować. No słuchajcie, przepraszam Was za mój głos, ale jestem troszkę przeziębiony. Co prawda jest piękna pogoda, nie wiadomo jak się ubrać, ale to słońce pojawiło się, znikło. Ja jestem cały spocony, ale nie chcę się rozebrać. No jestem troszeczkę przeziębiony. W domu wszyscy kaszlący, kichający. Poszedłem do lekarza. Troszkę w innej sprawie się okazuje, że tam też w przychodni pani doktor nawet chora, więc no tak to wygląda. Złapało również mnie, więc przepraszam Was za to. Dobra, słuchajcie, ja sobie tutaj działam. Już tak wstępnie ustawiłem bloczki. Dlatego tutaj jest ta konstrukcja, żeby mniej więcej wiedzieć, jak to ma wyglądać. Złapałem sobie długość, także tutaj w osi bloczków będę chciał postawić właśnie szklarnię. Jeszcze muszę ją sobie te skosy połapać, czyli no wyszło mi to słowo z głowy. Także muszę tutaj przekątne połapać. No i będę chciał ją postawić. No, lokalizacja jest tego typu, że tutaj z tej strony, może się odwrócę, z tej strony mam wiatry. Rzadko kiedy są z tamtej strony, więc mógłbym ją sobie tak postawić, ale cały czas by był wiatr w szczyt, więc tutaj jakieś tam okienka i tak dalej, mogłoby się to po prostu drzwi, mogłoby się to uginać, a tak tu jest z tej strony, także będzie obwiewać mi tą konstrukcję. Dodatkowo jeszcze jestem przygotowany, zakupiłem linki odciągowe, będę palikową, będę jeszcze dodatkowo wzmacniał. Jeżeli będzie potrzeba, to wzmocnię sobie również tam z tamtej strony w szczycie, tak żeby to stało, żeby nie zmieniła miejsca zakwaterowania, że tak powiem. Także jeszcze sporo przede mną pracy. Tutaj stały bele, więc musiałem to wszystko przewieźć. Zeszło mi to troszkę czasu. To jakieś pozostałości pod belami. Było zresztą widać, że troszkę jeszcze tego siana zostało. No ale to wszystko zostanie w ściółkę. No, będę musiał sobie jeszcze tutaj dowieźć ziemi kompostowej, tej ziemi, którą używałem do zasiewów rozsady. Będę ją sobie tutaj przywoził, rozrzucał. Także no, cały ten kompost mi pójdzie, więc tam to zniknie. Tam są dwie pryzmy, także tak by to wyglądało. Dobra, ja się włączę w trakcie, tutaj będę jeszcze, prace będą postępowały, to się włączę, powiem co jak. No mam nadzieję, że chociaż dzisiaj tą konstrukcję uda się postawić, już nie mówię o przekręceniu paliwęglanu, ale dobrze by było, żeby to już nabrało jakiegoś kształtu, żebym mógł sobie tutaj w środku taką palisadę chcę zrobić, żeby mi ta ziemia nie uciekała na zewnątrz. No też nie chcę, żeby dotykała do tej deski, do tej podwaliny, żeby to nic nie gniło, to i tak trzeba za jakiś czas będzie ją wymienić, ale póki co po prostu zrobię tak, żeby...
No nie było kontaktu, dam palisadę taką plastikową z jednej, z drugiej strony. No i zasypię ziemią, tak żeby też to było w miarę szczelnie, żeby wiatr nie hulał. No to tyle, słuchajcie. Włączę się później, jak będę w dalszym etapie prac, czyli zrobię podwalniki, będę stawiał konstrukcję, także za chwilę się włączę. Witajcie ponownie. Konstrukcja została skręcona do kupy. Teraz najważniejsza rzecz, wszystko to poustawiać, zamocować, zakotwić, więc będzie troszeczkę pracy. Robię to pierwszy raz. Pierwszy raz montuję tą szklarnię. Szklarnia jest innego typu niż ta Ureni i zamocowanie tutaj, zakotwienie do ziemi odbywa się właśnie za pomocą takich elementów, które przykręca się tutaj. One sobie idą w dół. Tu jest taka poprzeczka, którą przykręcamy. Oczywiście tu wykorzystuję tą śrubę. Wkładamy tutaj do środka w profil i tak to by się tak by to wyglądało, ale ja zrobię to troszeczkę inaczej, aczkolwiek też to zamontuję, bo chcę to zrobić w ten sposób, że tak jak widzicie, tutaj jest deska, no taka ala podwalina, którą będę jeszcze wzmacniał, dam podwójnie deskę, mam już przygotowane, jeszcze muszę sobie je to na wymiar przygotować. I chcę jeszcze, tutaj wyliczyłem sobie wysokość, więc tutaj będę jeszcze w pionie dawał deskę, tak żeby mi się działa pod tą konstrukcyjną berką, pod tym kształtownikiem kwadratowym. I wtedy sobie tutaj przykręcę, to będzie przykręcone tutaj do tej podwalinki i mi się to po prostu wzmocni, będzie to bardziej stabilne. Deska w pionie to nie na płasko, prawda? No i dodatkowo tu jeszcze, bo to będzie musiało iść tak na równo, żeby tutaj ten poliwęglan nie przeszkadzało, więc tu jeszcze powycinam sobie, nie wiem ile mam tych elementów kotwiących, ale co którąś, tak żeby nie wypadła na bloczku, co którąś po prostu sobie założę. Wykopię dołek, worek cementu, trochę żwiru i zaleję to. Ale już jak będzie wszystko zamocowane, ustawione, także wtedy to sobie zrobię przed położeniem poliwęglanu, bo teraz to najważniejszą rzeczą jest po prostu jeszcze to dzisiaj wzmocnić i przykręcić, żeby mi przez weekend nie odleciało. Co prawda mam to podparte, pewnie z tej strony też jeszcze podeprę, ale no zobaczymy. Zobaczymy tak, żeby to już śmiało spać, bo jutro mamy niedzielę, więc jutro nie będę tutaj walczył z tym, nie będę tego ratował. No tak to by wyglądało na chwilę obecną. Także ja na razie kończę to nagranie. No po niedzieli zrobię kolejną relację, powiem jak przygotować podłoże, a dojdą jeszcze nowe środki, które w tym roku będę testowo sprawdzał, także oglądajcie, słuchajcie. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam za obejrzenie, za poświęcony czas. No i oglądajcie kolejne filmy, bo myślę, że będzie się działo. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego razu.